Państwa w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie na debacie, na rozmowie dotyczącej przyszłości i teraźniejszości książki. Punktem wyjścia tej rozmowy jest takie stwierdzenie, taki paradoks, który pewnie gdzieś, jak sobie człowiek na sytuację książki współczesnej spojrzy, to wyłania się. Otóż z jednej strony jesteśmy szokowani danymi dotyczącymi tego, jak rynek, jak spada czytelnictwo, jak mało młodzież czyta, a z drugiej strony obserwujemy uginające się półki w księgarniach, coraz bogatszą ofertę wydawnictw. I na ten temat, na temat tego paradoksu, jego konsekwencji chcielibyśmy rozmawiać z naszymi gośćmi. Przedstawię po kolei. Władysław Chłopicki, kierownik Instytutu Humanistycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Teresa Leśniak, Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie. Maciej Hamdek, własna działalność gospodarcza. Ja może dodam, zapamiętały czytelnik. No to właśnie, tak jak chcemy na tej kanapie. Tak jest, tak jest. Sylwia Czkańska, studentka filologii polskiej. A to ja dodam w takim razie również, że autorka bloga i recenzji w internecie. Joanna Kłakowska-Lis, wykładowca, redaktor, adiustator, korektor i wszystko, co można z książką robić, robię. Zatem przystąpmy i do... pan doktor Wojciech. Teraz ja, Wojciech Gruchała, literaturoznawca, pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Witam także naszych gości i zaczynamy. Chcielibyśmy się zmierzyć z tym paradoksem. Może pierwszą opinię poproszę panią Sylwię. Pani Sylwio, czy pani obserwuje takie zjawisko? Młodzież nie czyta? Myślę, że młodzież czyta, ale jest to o tyle mała grupa, że w stosunku do całego społeczeństwa wydaje się po prostu, że to czytelnictwo jest na naprawdę niskim poziomie. Szczególnie biorąc pod uwagę, jak pan doktor powiedział, że półki księgarni się uginają, trzeba sobie zdać sprawę z mody, jaka nastała, że jeśli mamy na przykład do czynienia z tematem wampirów, to wychodzi setki książek o tej samej tematyce, które wiele się nie różnią. A wydawnictwa, czując po prostu zysk z takiego tematu, przyjmują coraz to nowszych autorów i tak się mnożą publikacje, które później niestety zalegają w magazynach. Pani Teresa, czy pani potwierdza taką obserwację? To znaczy, z jednym się zgodzę. Gdybyśmy statystycznie chcieli popatrzeć na młodzież, to są różne grupy wiekowe, bo zupełnie inaczej wyglądają dzieci 1-3, a zupełnie inaczej 4-6. To jest diametralnie różny obraz. I teraz tak, ja tu mogę snuć wywody w nieskończoność. Jeżeli dziecko ma kontakt z książką w domu od początku, ja testuję to na swoich dwójce dzieci, przetestowałam i wcale nie jest to reguła, teraz na wnuczce. Ale jeżeli ten kontakt jest codzienny, książka jako towar, jako coś wartościowego, bo popatrz, my nie musimy tak wysoko tą książkę unosić. Książka jest cenną wartością, ale dzisiaj na rynku jest towarem, wśród innych towarów. I teraz co my możemy zrobić, żeby był to towar atrakcyjny? To jest zadanie rodziców, szkoły, nauczycieli, bibliotekarzy, różnych grup wsparcia i podwórkowych grup wsparcia też. I jeżeli to dziecko od maleńkiego ma kontakt, wie, że każdy prezent to między innymi książka, nie tylko książka, prawda, tylko między innymi książka, to ono się przyzwyczaja do takiego życia, że książka jest obecna w nim codziennie. I z badań, ja czytam dużo na temat badań, czy w Polsce, czy za granicą. Mam mnóstwo znajomych koleżanek za granicą, które też w temacie są. Wymieniamy uwagi. Też na swoim Facebooku często tam daję tematy głównie związane z czytelnictwem, z literaturą, z książką. To dziecko zostaje z tą książką, ona jest mu potrzebna. Z tym, że trzeba podkreślić, że książka dzisiaj nie jest w modzie. Patrzcie Państwo, młodzi siedzą osobno, prawda? Patrzę na siebie tylko. Może pani mi ewentualnie potwierdzi lub zaprzeczy. Kiedyś książka stanowiła o wartości człowieka. Dobrze było być na topie, w towarzystwie, wymieniać poglądy. Proszę zobaczyć, jak dzisiaj w towarzystwie młodych ludzi przewija się temat literatury. On jest rzadki, ja sonduję. Ja troszkę wykładam w Państwowym Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy.
tam trochę taka młodzież zwariowana i tam też wprowadzam pewne elementy kultury książki, nazwijmy. I pytam ich czasem, o czym wy dyskutujecie, jak idziecie na piwa, bo chodzą na piwa. Więc rzadko dyskutują o książce, ale wracam do pytania, bo to rozlega. Więc jeżeli te dzieci, jeden czy czytają, fajnie, szkoła trzyma pewien poziom, jeżeli dobra jest biblioteka szkolna, publiczna, jakakolwiek w otoczeniu i ta biblioteka proponuje atrakcyjne formy spędzania czasu w bibliotece. Świadomie mówię, atrakcyjne formy spędzania czasu w bibliotece. To dziecko jak magnes. Tam jest zabawa, tam są gry, tam jest towarzystwo, tam jest pani, która w razie czego pomoże, bo ta funkcja terapeutyczna, zwłaszcza dla takich dzieci, które nie mają być może takiego sprawnego, tak mówię delikatnie, domu, ze wszystkim, z całą taką otoczką wartości, to te dzieci zostają w bibliotece. Przechodzi klasa czwarta, szósta, jeżeli się tego nie dopilnuje, koniec, młodzież ucieka. I to jest ta właśnie młodzież, która później wkracza do gimnazjum i zamiast lektur czyta ściągi. Ściągi, to jest straszna rzecz. Bo ja kiedyś ściągi czytałam, ale po przeczytaniu lektury, każdy czytał ściągi, prawda, streszczenia dobra, no, opracowania literackie. A teraz często młodzież, jeżeli nauczyciel nie wymaga, a program jest podobno tak skonstruowany, że nie musi wymagać, chociaż weryfikujemy często i układamy formy współpracy ze szkołami, szczególnie od przedszkola, od trzylatków zaczynamy, żeby to dziecko wiedziało, że ta książka jest w szkole. Teraz słyszałam w programie PiS, że ma się zacząć lekcja języka polskiego od chwilowego czytania, 5 minut czytania. Nie wiem, czy to się stanie faktem, było to w zapowiedziach, bo śledzę to, co się dzieje w kulturze i szeroko pojętej edukacji, od przedszkola do góry. I teraz widzimy takie dzieci, które zostają i mamy takich wspaniałych czytelników, i którzy oni tylko już chcą awansować do biblioteki dla dorosłych, do wypożyczalni, prawda? Te oddziały dziecięce. I dużo zależy od ludzi, którzy mają, nazwijmy w cudzysłowie, piecz, opiekę, edukację nad tym dzieckiem. Ja później powiem, jak to wygląda w Krośnie, jak w innych miejscach, jak w Polsce, jak w Europie, dobrze? Ale może na ten moment czyli tyle. Pani rzeczywiście potwierdza istnienie takiego fenomenu, o którym mówiła Sylwia o swoich rówieśnikach. Pani mówi, to zależy od grupy wiekowej, jest to pewne zadanie. Ja muszę spytać pana Maćka jeszcze. Pan czyta dużo, czy kiedy pan o tym mówi? Proszę powiedzieć, co pan czyta, jak, co to znaczy dużo czytać, bo to może dla kogoś znaczyć 20 stron dziennie. I czy kiedy pan mówi ludziom, ile pan czyta, jaka jest reakcja? Reakcja jest... Zależy z kim rozmawiam. Jeżeli rozmawiam z innym czytelnikiem, to mówi fajnie lub ja więcej, albo nie. Albo polecam. Jeżeli czytam z normalną osobą, to najczęściej reakcja jest negatywna. Często spotykam się z reakcją, a po co? Albo ja kiedyś czytałam, ale przestałam jedną książkę. No, nie żartuję, naprawdę, no, są sytuacje ekstremalne, że oczywiście. Zaczęłam coś czytać, ale odłożyłam, albo no, takie smutne, smutne raczej, ale kontakt... Rzeczywiste, smutne, ale rzeczywiste. Prawdziwe, tak. Ale jak się rozmawia z czytelnikiem innym, to choćby on czytał jedną miesięcznie, to dla niego też jest dużo, bo czasami no, styl życia czy pracy nie pozwala na więcej. On mówi, że przerzuca się na audiobooki, na cokolwiek, ale przyswaja jakby to, co chce, bo dla niego to rozrywka, wypoczynek, wszelkie formy, które mogą go zrelaksować. Dużo. No, zawsze dla mnie było te 52 książki, czyli jedna na tydzień, pewną normą, ale od kilku lat sporo przekraczam tą normę i tak dochodzi, powiedzmy, 3 razy tyle, 150, to jest tak, gdzieś tak staram się około tyle osiągnąć, czyli to wychodzi na 3 na tydzień. Ale wiadomo, są bardziej objętościowe, taki lód, Dukaja czy coś tam, to są potężne tomiska i to wiadomo, zajmuje dłużej, więc, ale też są króciutkie, jakieś takie proste, beletrystyczne, jakieś dla nastolatków książki, które... Tak, relaksowe. Tak można powiedzieć, w kilka godzin można ją przeczytać, więc suma summarum 140-150.
ale mam na przykład sąsiadkę, która czyta leciutko 250. Ona dopiero rozpoczęła pracę i połyka, no zazdroszczę. Ma więcej wolnego czasu, tak. I to pozwala jej naprawdę. Bibliotekę już dawno przeorała i z koleżankami. Ale jak to wszystko? Wszystko czytasz? Czy ilość przychodzi w jakość? Nie czytam wszystkiego, nie. Po prostu są pewne rzeczy, które absolutnie, na przykład wampiry omijam z daleka. ale rozumiem, że jest, właśnie ona czyta wampiry. Więc wszystko, jak wampiry, to 100 książek o wampirach i już mam, ma 100, prawda? Może no. Jak Bela Lugosi zamieni się. Ale nigdy nie oceniam, że jakościowo coś jest gorsze czy słabsze, ktoś czyta harlekiny, cokolwiek, to nie zwracam na to uwagi. Nie liczę też jakoś, że 150, że to jest jakaś super wielkość, bo, czyli bo tak naprawdę... takie doświadczenie, tak? Czytania dla Pana najbardziej. Mnie cieszy poznawanie nowych rzeczy, poznawanie nowych przygód, czy też na przykład no, nowych danych, bo czasami w książkach jest mnóstwo informacji, które uczą przez no, samoistnie. Jakby cokolwiek się tą wiedzę przyswaja jakby tak naturalnie, nie mówi tego nauczyciel, nie mówi wykładowca, nie usłyszy się w telewizji, tylko jest to wplecione w historię i jeżeli są to prawdziwe fakty, a nie całkiem fikcja, to jeszcze bardziej się to pamięta. Mam wrażenie, że no, jeżeli jeszcze autor potrafi to z humorem przekazać, to pamięta się bardzo, bardzo i po latach tytuł, może nie autor, bo aż takiej pamięci czasami nie ma się do wszystkich autorów, ale okładkę ma się przed oczami i że tam było właśnie. Jestem w stanie później znaleźć. No zresztą. No bo ja tu bym, jeżeli mogę, tak odnieść się do tego, co pani mówiła wcześniej, bo dla mnie problem z czytaniem w szkole jest takim, że się musi czytać. Tak? Że pewne rzeczy musi czytać, a młodzież czyta, czy dzieci czytają to, co chcą czytać. Prawda? I to jest potężna różnica. To jest, tak jest. Po prostu pewnych rzeczy młodzież nie będzie chciała czytać. No, z tego, co wiem, z mojego doświadczenia, no, fantastyka jednak króluje. Natomiast klasyczna literatura zupełnie nie. No, o moim synu wiem, że ze szkoły, ze lektur szkolnych najbardziej mu się podobał jednak Gombrowicz i Fedy Burkacz. Natomiast pozostała klasyka była po prostu nudna. Konopnicka nie do przyjęcia. Dlatego czukają, nie, dlatego czytają te streszczenia, prawda? Bo wiadomo, że na teście będą pytać o pewne rzeczy, to trzeba wiedzieć, o co będą pytać, a doświadczenie nie było takie przyjemne, no to może no, tak się ja przez tego. Jeśli mogłabym wtrącić z własnego doświadczenia, to według mnie troszkę inny jest także system edukacji, który wymaga tego szablonowego myślenia, interpretacji lektury, nawet mówiąc o poezji, musi być ona zrozumiana tak, jak ustalili to wcześniej krytycy i nawet Carl Sagan powiedział kiedyś, że uczmy nasze dzieci, jak mają myśleć, a nie co mają myśleć, a w tym wypadku niestety jest tak, że jest klucz, nawet streszczenie jest napisane pod to, co egzaminator może od nas wymagać i taki młody człowiek, który zaczyna czytać książkę, nie skupia się na jej przesłaniu, na treści, tylko na tym, żeby wyłapać haczyki, jakie ewentualnie mogą się później pojawić na egzaminie. I niestety nie można wtedy mówić, że czytanie nawet Ferdy Burke będzie się wiązało z jakąś większą przyjemnością, tylko z próbą odkrycia tego dziwnego świata i jego konieczności zrozumienia, żeby odpowiednio odpowiedzieć na pytania zadane nam później przez nauczyciela. Albo na teście, który już ma klucz opracowany i tak naprawdę wiem, że ludzie, znaczy mam syna w gimnazjum, ale właśnie już teraz już po gimnazjum do liceum idzie, ale on sam opowiada, że te testy są takie, że mógłby nie czytać. Mógłby nie czytać, bo ominąć to można, ale znaczy właśnie przez same opracowania i tak dalej, ale na szczęście czyta. I jeszcze mnie nie dogonił, ale... Byle mądrze dali pana. Ale naprawdę, jeżeli ja przeczytałem w tamtym roku gdzieś 156, to chyba 102 czy 104, więc na gimnazjalistę uważam, że to... Ale może to jest tak, że nieczytanie to jest przyszłość, że te wskaźniki, że nowoczesność nie wymaga od nas tego typu lektury. Może jest jakaś inna przyszłość lektury niż książki.
książka, niż kodeks, który się trzyma w ręce. Pojawiło się tyle różnych innych rzeczy, które młodzi ludzie czytają. Dla nich książka to jest Bóg, Facebook. I oni tam też czytają strony, zdania, prawda? Może taka jest przyszłość. Może spytam kogoś, kto się tym zajmuje, co wydawnictwa mogą to znaczy, taką przyszłość to jest, maglachanowską. No właśnie, to jest na pewno problem, dlatego że tak jak ja obserwuję zmiany w sposobie komunikacji, to stopniowo, oczywiście nie dotyczy to wszystkich na szczęście, stopniowo społeczeństwo traci zdolność czytania dłuższych tekstów. Każdy dłuższy tekst staje się problemem. No bo co czytamy? Czytamy pasek, który biegnie na telewizorze z informacjami. Czytamy, część osób nawet nie czyta artykułów w gazetach, tylko czyta lidy, ewentualnie tytuły, a jak kupuje tabloidy, to jeszcze to, co jest na żółto, prawda, pod wyciągnięte, tak, w rameczce. No bo wiadomo, że tam wydawca wyciągnął to, co według niego jest najbardziej interesujące. Więc ta umiejętność czytania dłuższego tekstu zanika, z tym, że nie zanika na szczęście całkowicie, tak jak powiedziałam. Aczkolwiek uważam, że nie jest to dobry kierunek, bo jednak edukacja, istnienie w świecie wymaga od nas umiejętności percepcji różnego typu tekstu. Czyli jakby nie ma niczego złego w SMS-ach, czy w jakichś krótkich wiadomościach, czy w szybkim przekazie informacji mailowej. I to jest jasne. Natomiast jeśli tylko byśmy się do tego ograniczyli, to za chwileczkę ten zasób słownictwa niezbędny, który tam zawarty jest w jakiejś liczbie słów, stwierdzimy, że wystarczy 200 i już jesteśmy w stanie się porozumieć w sprawach codziennych, a poza tym nie jest się w stanie w krótkiej informacji przekazać tego, co jest najważniejsze, uczuć, pragnień, marzeń, wartości, wiedzy, myśli o świecie, to wszystko jest, krótko można przekazać kuby mleko. No i to jest wszystko. News, prawda? News, tak. Może zatem to narzekanie na zły stan czytelnictwa nie jest kwestią samej lektury, tylko jakości lektury. Czy nie jest tak, że złe książki wypierają dobre, że krótkie teksty wypierają długie, że raczej jesteśmy świadkami nie zanikania, tylko inflacji tego. Ta sytuacja jest bardziej skomplikowana, wydaje mi się. Wizyta na krakowskich targach książki pokazuje, że jednak jest trochę inaczej. To znaczy jest silniejszy związek pomiędzy autorem, czyli fizyczną osobą, która napisała książkę, a czytaniem tej książki. I stąd tłumy osób, które chcą porozmawiać z autorem, na przykład, które przeczytały książkę, albo chcą przeczytać, bo poznały autora. Więc stąd ta relacja jest bardziej skomplikowana. No i poza tym wydaje mi się, że jednak, może nie zawsze, ale złych książek nie doczytujemy do końca. Czy takich, których jakby nic w nas nie poruszają, zaczynamy, ja często zaczynam coś i nie kończę, no bo jakoś nie jestem w stanie, nic mnie tam jakoś nie ciągnie do tego, no to po co mam czytać, prawda? Więc natomiast szukam czegoś takiego, co byłoby wciągające, więc trochę chyba jest tak, że szukamy cały czas, prawda? Co do długości, to jest też ciekawy problem. No ja szczerze mówiąc raczej staram się unikać grubych książek. Znaczy, może to jest takie dość myślenie prymitywne, prawda? Natomiast jak idę do księgarni, no to raczej patrzę na coś, co byłoby takie do przeczytania, może parę posiedzeń, prawda? Natomiast nie jakaś ogromna rzecz. Na przykład ostatnio, co prawda, kupiłem tą książkę Groholi i ją czytam z przyjemnością, bo to przeznaczenie się nazywa. Książka. To jest gruba rzecz, natomiast czyta się to dobrze. I tutaj i tu jest właśnie kłopot, prawda? To znaczy są książki, które pochłaniamy, prawda? To pan zresztą pewnie lepiej dużo na ten temat powie, a są książki, które, przez które jakby idziemy z tak, kroczymy mozolnie. Muszę przyznać, że grube w większości przypadków jest. Może nie, że lepsze. Gruba zachęca. Ale no pełniej zbudowane.
zbudowany świat, opisanie tego świata, bohaterów i tak dalej, to są czasem takie ponad 1000, które połyka się po prostu, no, bo wchodzi się. Niektórzy, no wręcz, no, mój syn ma czasami takie stany odstawieniowe, że nie może przeżyć. Ale wtedy w to jest, mamy, bo co tam mamy? Mamy dialogi przede wszystkim, prawda? Mamy dużo humoru. No ale czasami nie mamy... jakieś reportaże nawet mogą być bez humoru, ale potrafią tak wciągnąć, że człowiek, te emocje szarpią człowiekiem coś śmiesznego, coś tragicznego. Tu, no, To dzieląc się tutaj tym doświadczeniem czytelniczym, mówiąc o różnego rodzaju formach lektury, przyjemności, z której z nich czerpiemy, chcemy jednak naprowadzić Państwa na taki trop, który jest związany z myślą o przyszłości. Wyobrażano sobie czasami w antyutopiach świat bez książki, gdzie chodzi jakaś policja, jak w filmie Fahrenheit, która pali stosy książek, bo książki sprawiają, że ludzie widzą cudze życie i są przez to nieszczęśliwi. Ale były też takie projekty utopijne, które całkiem poważnie mówiły, że ludzie jak będą szczęśliwi, że jak wreszcie nastanie takie społeczeństwo dostatku, dosytu, to już nie będą potrzebowali, prawda? Że książka jest taką formą kompensacji za nasze szare życie, a to jak będziemy mieli wreszcie te barwne życia, to nie widzicie, że te wszystkie nowe wynalazki dają taką możliwość. Można? Tak, proszę. No więc tak, świetnie, że są nowe wynalazki, bo stale coś nowego i musimy się posuwać do przodu. Natomiast nowe wynalazki nie negują starych. To, co dobre i to, co niezastąpione w pewnej warstwie, zawsze zostaje. Czerpiemy z dorobku, idziemy do przodu. I idąc tak troszeczkę, no, może nie duchowo, ale jest książka, jestem ja. Co mi to zastąpi? Jest rząd liter, kartka papieru i moja wyobraźnia. I co ja przyjmę, to o to jestem bogatsza. Co ja przemyślę, to zostaje moje. Słucham książkę na uszy zatkane, prawda? Patrzę w monitor. Co? Proszę bardzo. My w bibliotece mamy, wystarczy pobrać piny, czytać sobie na komputerze, dostęp mamy do e-booka, do wielu różnych, bo jesteśmy w takim konsorcjum bibliotek, że czytelnikom rozdajemy. Z jednych można korzystać na miejscu, na komputerze. Inne można już w dowolnym miejscu. Ale to wcale nie zmienia, że nie korzystam z książki. Czy ktoś wynalazł coś lepszego niż książka? No, jak Gutenberg wynalazł ruchomą czcionkę, nie drugą, mówi się, że druga, ale ruchomą czcionkę. Powiedziano, koniec mowy, już tylko dialogu, prawda? Koniec kazalnicy, tak zwanej, nie? Nic podobnego. I cała masa, każdy wynalazek mówi o tym, że tamten pójdzie w zapomnienie, a ta książka trwa i trwa od starożytności w różnej formie. I myślę, że przetrwa wszystko i dobrze, niech koegzystują z sobą różne formy przekazu myśli czy informacji, bo mówimy właśnie o newsach. Informacja, prasa, zwykła, potoczna, nie mówię o naukowej prasie, telewizja, komputer, to są wszystko newsy. Poza tym proszę sprawdzić, myślę, że mądry czytelnik wie, że nie może swojej wiedzy, swojego stanowiska opierać na tym, co przeczyta w internecie. To musi być sprawdzone. Ileż procent tam jest sprawdzone? Ja często z młodzieżą robię takie właśnie ćwiczenia na dany temat, żeby poszukali w internecie we wszystkich dostępnych stronach, a później sprawdzili to w literaturze aktualnej, popularno-naukowej, bo naukowej to troszkę za dużo na tym etapie. No i okazuje się, że zasadnicze różnice są, że to są newsy i nie można tego przyswajać. A często jest właśnie młodzież, która nie otrze się o czytanie. Już tutaj wkraczam troszkę na popularno-naukową książkę. To uznaje, że to są fakty i są w błędzie. Więc nowe wynalazki, tak, jak najbardziej. Ja sama prasując sobie tą słucham, piękny głos i książkę jakąś, prawda, bo prasuję. I wolę sobie słuchać na przykład czegoś dobrego, ale największą przyjemnością dla mnie i dla wielu znajomych, a mam ten pogląd w Krośnie, proszę Państwa, 35% społeczeństwa miasta systematycznie czyta książki. W Polsce jest to 17%, dopytam, ale moi Państwo, te dane są nieprawdziwe. Nie w Krośnie, ale w Polsce.
dlatego, że bada się poziom uczestnictwa i korzystania z bibliotek publicznych, co jest fragmentem pedagogiczne, uczelniane, naukowe, domowe, szkolne. I to jest szeroki problem. Nie ma w Polsce badań, bo prowadzą różne instytucje w zależności od tego, jaka jest próba docelowa. Teraz ministerstwo robi od kilku lat takie badanie funkcjonalności bibliotek publicznych wybranych. 30 w Polsce, my w tym jesteśmy, ale wyniki dopiero będą za 10 lat. Więc te 17, jak krzyczymy, że w Polsce czyta 17%, to jest nieprawda. Ja zresztą publicznie piszę i polemizuję. To jest nieprawda. Ponieważ tak, część osób ma w domu biblioteki, część osób gromadzi książki, a do bibliotek, no może nie czuje potrzeby, nie znalazło tam swojego miejsca. Więc nie ma co być na alarm. Nie jest tak źle, jeżeli popatrzymy na kraje europejskie. Oczywiście jesteśmy tak poniżej połowy, ale też cała infrastruktura, ona teraz się zmienia. Całe otoczenie bibliotek i wyposażenie bibliotek. Po co do biblioteki chodzić, jeżeli tam nie ma nowości? Podstawa. Podstawa czytelnictwa są nowości. Ja mówię teraz o książkach. Nie mówię o animacji, o dostępie do innych, tylko i teraz, jeżeli są nowości, to czytelnicy przychodzą. Na własnym przykładzie powiem Państwu, że my średnio rocznie 7 tysięcy kupujemy. Według zapotrzebowania naszych czytelników, oni mają wpływ na nasze gromadzenia. No tu Pan sąsiadko wypróżczy połowę. Tak, chodzi Pan do nas? Nie, bo proszę ja nie mieszkam nie szkodzi, w okolicy, tak, proszę ale bardziej chodzi o to, że rzeczywiście ja mieszkam w wiosce, w której no, walczy się o przydział książek, więc rzeczywiście z nowościami jest problem. Z burmistrzem lub z wojewodą. Budżet zadaniowy, proszę pisać. Takie społeczne ciała powoływać, ja kiedyś się odwoływałam też do tego, chociaż władze miasta Krosna starają się rozumieć potrzeby społeczeństwa, które ja reprezentuję. Starają się rozumieć w miarę możliwości. Moi Państwo, mamy mnóstwo nowości. I nasi mieszkańcy mają wpływ na to, co kupujemy. Pewno są też tacy, którzy no, jednostkowo mają wąsko specjalistyczne, ja mówię, no sorry, nie reprezentuje pan przynajmniej z 15 osób. Jak jedna osoba chce to tego nie mogę. Ale nie jest źle z czytelnictwem. Biją na alarm niepotrzebnie, zaczynają dziennikarze, wezmą wyrywkowe badania, czy fragmenty z analiz Biblioteki Narodowej i nagle wszyscy powtarzają, spokojnie, róbmy pracę w podstawie, ja mówię o sobie, o Państwa też, prawda, Państwo jesteście na innym etapie, jestem na tym etapie, że stwarzam możliwości poprzez swój zespół, swoje filie, godziny otwarcia, przyjazną przestrzeń, miłe bibliotekarki i bibliotekarze też, że jak ktoś raz przyjdzie, to on chce wrócić. To, ja tutaj to jest bardzo ważne. Pani mówi, przychodzą dzieci, tak. Później gimnazjaliści odpływają. Co tak. Możemy zrobić? Jaka jest przyszłość książki, żeby ludzie wchodzący w dorosłość wrócili z powrotem do lektury? Tak. Żeby wrócili. No. Ja może tak, tak spytam. Tak, pewno, może ktoś inny, ja dojdę. Ja później też jeszcze powiem o warsztatach, które specjalnie dla młodzieży gimnazjalnej robimy. Spytam, czy Pan tak od dziecka? Od dziecka. Pani miała taki okres buntu przeciwko czytaniu tych lektur, czy tego, co każą, tak? Bo mi kazali i wróciła Pani później? No oczywiście, to się chyba wiąże po prostu z wiekiem gimnazjalnym, że jeśli ktoś mi każe coś zrobić, to raczej robię na odwrót, więc tak, ale no myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia się po prostu, świadomości tego, że czytanie jest fajne i można, prawda, coś przeżyć. Wyobraźnią działać. Ja tylko sobie pozwolę wrócić do tematu książki, a technologii, która się rozwija, że to wcale nie jest tak, że technologia wypiera literaturę, tylko one właściwie dosyć dobrze ze sobą współgrają. Wydawnictwa też dosyć dobrze potrafią się jakoś zasymilować z tym światem nowinek technologicznych. Takim przykładem są na przykład książki Endgame Jamesa Freya, które są połączone razem z linkami do internetu, które mają na przykład strony do zeskanowania i które, z których powstanie film,
którego czeka na czytelnika, który rozwiąże zagadkę, nagroda chyba 500 tysięcy dolarów i to przyciąga nie tylko osoby, które czytają, ale także takie, które wcześniej nigdy by po książkę nie sięgnęły. Tak z polskich autorów na przykład Tomasz Lipko napisał książkę Netbook i tam akurat występują obrazki, do których ściąga się aplikacje, można sobie na smartfona przeskanować i wtedy na własnym telefonie ogląda się filmik, który obrazuje daną scenę i to jest kryminał, dzięki któremu po prostu rozwiązuje się zagadkę razem z autorem po prostu. Tak, książki stają się multimedialne, książki się zmieniają. Ja dzisiaj rozmawiałem ze studentem informatyki, który powiedział, że przeczytał Larkę. Dlaczego on przeczytał? Bo w którymś z gier fabularnych pojawiają się wątki z Larki. I on pod wpływem gry. Czy chcę powiedzieć, że nie tylko biblioteka, prawda? Okazuje się, że i pewne strategie wydawnicze, ale także zupełnie czasem z nieoczekiwanych kierunków przychodzi zainteresowanie książką, a czy wydawnictwa, oprócz tych strategii marketingowych, jak one starają się o pozyskanie, przecież nie chodzi o to, żeby komuś, kto już czyta, chodzi o pozyskanie nowych klientów. Co mogą robić wydawcy? To znaczy ja myślę, że to jest dobry kierunek, ponieważ wiadomo, że w tej chwili młodzież jest multimedialna. Więc sytuacje, w których będą mogli powiązać to z innymi mediami, są bardzo dobre. I to może się dokładnie tak zacząć, czyli od takiej książki, w której nawet będzie więcej tych wątków, a potem przejdzie do czytania, bo to jest staje się to pewną normą i pewną rzeczą, którą zawsze się, zawsze jest potrzebna. Ja lubię powtarzać taką anegdotę, którą opowiadała mi koleżanka. Jej synek, jak szedł do szkoły, to już czytał bardzo dobrze, już miał za sobą Harry'ego Pottera, więc tak. No i poszedł do pierwszej klasy i na ścianie było wywieszony, był regulamin. I co w klasie można robić? No i pani tak chciała zagaić, powiedzieć, żeby dzieci się domyśliły, co tam jest napisane. No i tak powolutku, no to jak myślicie, dzieci, co tam może być napisane? No tam dzieci zgadują. No i w końcu tak ten rzecz wstał, po czym to przeczytał. Więc wszyscy oni mieli, pani się pyta, weszły, ty to przeczytałeś? A on powiedział, tak, proszę pani, bo to bardzo trudno jest nie czytać, jak się umie. więc uważam, że to jest bardzo taka celna uwaga. Ja tu się absolutnie zgodzę z panią Sylwią, bo dokładnie tak jest. E-booki są bezcenne, kiedy się na przykład jedzie na wakacje. Nikt nie może zabrać, ja zawsze cierpiałam, że gdzieś jadąc, no to jeszcze nie daj Boże, lecąc samolotem, no to matko może w miękkiej oprawce, żeby nie było lżejsze, tak. A teraz to jest nie problem, tak. Mojego męża z książką raczej taką, o już mało kto widzi, natomiast pokłania książki właśnie na e-bookach, czy nawet na komórce, jak nie ma możliwości wzięcia e-booka. I to coś w tym jest. Natomiast ja jeszcze chciałam wrócić do tego wątku o w ogóle przyszłości książki. Wydaje mi się, że zresztą żyjemy w ciekawych czasach. To jest, tak można powiedzieć, że to wszystko się zmienia w błyskawicznym tempie. Jeszcze niedawno mało kto sobie mógł pozwolić na kupienie czytnika e-booków, bo on kosztował kilka tysięcy złotych, a w tej chwili to już jest taka kwota, która w ogóle no, przestaje być jakąś kwotą porażającą. I jest część książek, która no, nigdy nie stanie się książką elektroniczną. Mam na myśli albumy chociażby. To jest książka, która to jest to, co no, nie będzie funkcjonować. Oczywiście możemy sobie w nieskończoność oglądać zdjęcia w internecie, ale jednak to nie to. Więc myślę, że tworzą się powoli takie nisze i poszukiwania najrozmaitsze, które pokazują, że ta książka różna bardzo też szuka swojego miejsca w tej nowej rzeczywistości. No takim fenomenem jest, może części z Państwa pewnie znana, liberatura, czyli potraktowanie książki jako takiego zadziwiającego przedmiotu, z którym można zrobić coś niezwykłego. No ja tutaj mam akuratnie książkę Jonathana Safrana Foera Tree of Codes,
która wygląda, o właśnie tak, ja może tak pokażę do kamery, żeby wszyscy zobaczyli. To są powycinane strony i w zależności od tego, jak taką stronę otworzymy, jak się te powycinane karteczki ułożą, to taką otrzymujemy opowieść. Mamy tą już właśnie słynną książkę 100 tysięcy milionów wierszy, która jest na podobnej zasadzie. Więc myślę, że to tak jest, że no niestety nie mógł dzisiaj przyjść też mój były student, który jest wielkim fanem literatury, zresztą pisał pracę licencjacką na ten temat. I no jest to coś niezwykłego, bo książka jakby w pewnym stopniu tego typu książki, może akurat nie Tree of Codes, ale inne książki, które powstają czasem w 5 egzemplarzach, 10 egzemplarzach, one są bardzo drogie. Ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że będziemy w pewnym obszarze, tylko w pewnym obszarze, wracać jakby do tego momentu, kiedy książka była czymś drogim, cennym, wyjątkowym, unikatowym. A oprócz tego będzie oczywiście ta produkcja taka tak zwana masowa i rzeczywiście wtedy na e-booki jak najbardziej, audiobooki jak najbardziej, taka zwykła, standardowa lektura. A to będzie coś, co właśnie, z czym się będzie można pochwalić, że no nie, że się przeczytało, bo to prawda, to nie sposób tego czytać. To znowu będzie symbolem statusu. Że się, właśnie, tak, że książka przynależności do pewnej grupy, że to jest coś, co no, ja z racji pracy w wydawnictwie no, miałam szansę oglądać takie książki unikatowe, książki zrobione właśnie w 5-6 egzemplarzach. Ale nie tylko bibliofilsko ze względu na oprawę, czy ze względu na powiedzmy, nie wiem, papier, ale też ze względu na koncepcję. Na to, że to jest książka, którą na przykład, to jest książka, która się składa z 3 części, każdą część czyta się jakby od innej strony, to wszystko ma, a jeszcze to w tym jest jakaś treść. Więc no, być może to jest właśnie cały urok tych obecnego czasu, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest właśnie to, że nie ma jednej odpowiedzi. Nikt nie jest w stanie dziś powiedzieć, jak się to potoczy. Więc tu jakby ale ten... nie ma też jednej odpowiedzi, co książka nam mówi, prawda? Bo ja bym to na to oczywiście zwrócił uwagę, ale tego pomysłu i tej myśli szkoła nie połknie. Znaczy to jest jakby przeciwne naturze naszej szkoły, prawda? Żeby pozwolić na taką otwartość, bo tu mamy... Możemy sobie tą książkę czytać w taki czy inny sposób właśnie. I zależnie od tego coś tam nam powstanie. Jeszcze bym chciał podać taki przykład, nie wiem czy Państwo znają, jest taka książka Historia bez cenzury się nazywa, i której towarzyszą właśnie cały szereg nagrań towarzyszy na YouTubie, gdzie można sobie oglądać jakby więcej. Czyli z jednej perspektywy mamy najpierw książkę, która jest takim produktem otwartym jakby, którym powiedziane jest, a co do tego tematu, to oglądajcie sobie, bo tam jest więcej. Czyli jakby jest, albo odwrotnie, prawda, że zobaczyliśmy coś na tym YouTubie, zachęciliśmy się i teraz mówimy, no ale jest tu jeszcze jakaś książka, którą możecie tak, tam tak, przeczytać. Tak. Czyli jakby nie ma, to jest taki niezakończony produkt, prawda, i trochę jest też prawdy w tym, czyli mi się wydaje, że jeśli chodzi o zadanie, prawda, dla nas, to jest przede wszystkim mówienie o tym, że nie ma finalnych interpretacji. Znaczy książka się jakby nie kończy, ona historią jest, która się nie kończy, którą można dopowiadać. Prawda? Więc to jest jakby w tym sposobie myślenia można by też mówić o tłumaczonych książkach. No to też chciałbym spytać, ponieważ no, jedną z cech nowoczesnego społeczeństwa jest jego globalny dostęp do wszystkiego właściwie. Czy akurat w wypadku książki wchodzi w grę także pewien pośrednik, tłumacz? Dziś rynek polski właściwie na bieżąco reaguje na listy bestsellerów za granicą. A jaka jest jakość tych tłumaczeń? Jak spytam pana Wacława Chopickiego jako fachowca, który czasami pewnie wyraża opinię właśnie na ten temat. Więc to jest jakby temat szeroki, ale trzeba by chyba zacząć od tego, że tłumaczenie jest działalnością twórczą, prawda? Znaczy ja
Ja akurat tutaj przygotowałem sobie, żeby tak. Państwu pokazać Alicję w Krainie Czarów, prawda? Każdy zna tą książkę, no ale tutaj akurat są trzy tłumaczenia, prawda? No i proszę zobaczyć, prawda? Zaczyna się książka, rozdział pierwszy, W głąb Królicze Nory się nazywa pierwszy. To jest akurat Tomczyńskiego tłumaczenie. Alicja siedziała na brzegu obok siostry i była już bardzo znużona tym, że zupełnie nie ma co robić. Raz czy dwa zajrzała do książki czytanej przez siostrę, ale nie było tam ani ilustracji, ani konwersacji. Prawda? Tak się zaczyna. A teraz mamy długie tłumaczenie. Wolny przekład to się nazywa z języka angielskiego 2010, Maria Morawska, Królicza Nora. Dzień był upalny. Na ławce obok siostry, z lekka oparta o jej ramię, siedziała Alicja. Myślała, czym by się zająć, lecz oczy zaczęły jej się kleić, może ją sen. Po chwili zajrzała do książki czytanej przez siostrę. No to jest jakby inny świat, to jest po prostu inny świat, prawda? No i mamy profesor Tabakowskiej Elżbiety najnowsze tłumaczenie, prawda? Gdzie nazwa się była W głąb Króliczej Nory. Alicja była coraz bardziej znudzona siedzeniem obok siostry na brzegu rzeki i nic nie robieniem, to napisane razem. Parę razy zerknęła do książki, którą czytała siostra, ale nie było w niej ani obrazków, ani rozmów, więc pomyślała sobie, na co komu książka bez obrazków i bez rozmów. Prawda? Już nie chcę czytać oryginału, prawda? Bo oryginał jest jakby też pewną rodzajem podejścia do tej rzeczywistości, więc jest to działalność twórcza, no jako że jest to działalność twórcza, może być bardziej w niej udana. Już nie mówiąc o tym, że przede wszystkim książka ma się czytać, prawda? Znaczy, w mojej opinii ma się czytać, nie trzeba się jakby przepychać przez nią, prawda? I próbować rozumieć, gubić się w gąszczu różnych rzeczy, tylko ją czytać, w związku z czym no, są osoby, które mają taki dar pisania, prawda? Niezależnie, czy są tłumaczami, czy nie są tłumaczami. I takie osoby najlepiej się czyta. No ale oprócz tego jest, czyli jakby jest jeden element, prawda? A drugi to element to jest ten dramat tłumacza, że przekazuje coś, co tak naprawdę do końca nie jest do przekazania. Prawda? Już nie mówię o języku, prawda? Nie mówię o języku, ale o świecie. No, Alicja jest pewnym dziwnym światem, prawda? Który przekazujemy i możemy albo przekonać odbiorcę, że jest to coś ciekawego, albo go znudzić, prawda? Albo sprawić, że będzie myślał, że to jest coś bardzo dziwnego i tego nie będę czytał dalej, prawda? Więc to jest kwestia jakości. No oczywiście są przypadki takie, że tłumaczenie po prostu jest robione na chybcika, jak to się mówi, prawda? Czyli mam termin, prawda? Mam kontrakt, mam miesiąc. Tak. Zresztą w dobrym miejscu o tym mówimy. Ta sama jest imienia Franciszka Pika Mirandoli, który tłumaczył dzieła z Biblioteki Arcydzieł Literatury XX wieku, więc właściwie większość wielkich powieści realistycznych spolszczył właśnie on, tak, tutaj w biblioteczce, której za kamerą, która się zajmuje za kamerą, są dzieła przetłumaczone właśnie przez Pika Mirandolę, więc to... I to z wielu języków. Tak, znaczy generalnie chyba tłumaczył, korzystał z kilku tłumaczeń, żeby sobie pomóc przy tłumaczeniu z języków skandynawskich na przykład, więc no posługiwał, ale to jest postać, która no, pokazuje, że z tłumaczeń się wyżyć nie dało. To jednak były nędzne stawki. Ale oprócz tego warsztatu tłumacza, który w wypadku książek wybitnych powinien także być artystą, a gdy tłumaczy coś na szybko, to przynajmniej dobrym rzemieślnikiem. Bywa też tak, że mamy książkę tego samego autora wydaną przez kilkudziesięciu wydawców. Myślę na przykład o wierszykach Tuwima, prawda? Rodzic, który idzie do księgarni, ma naprawdę spory wybór. Czym wtedy się kierować? Może ja spytam najpierw panią Joannę Kułakowską, która książką, ilustracją książki dziecinnej dla dzieci zajmuje się profesjonalnie. Tak, ja mam, znaczy nie jestem rysownikiem, ale jestem edytorem i akurat nie mam bardzo dobry odnośnik, ponieważ w ubiegłym roku jedna z moich studentek pisała pracę licencjacką polegającą na ocenie szaty edytorskiej, koncepcji redakcyjnej, układu, wyboru wyżej wzmiankowanych wierszy Tuwima i Brzechwy. Wybrane zostały bardzo różne produkty, począwszy od takich tych absolutnie kanonicznych z ilustracjami Szancera, po
najnowsze, bardzo czasami kolorowe, aż za bardzo i z takimi no, rzeczywiście przedziwnymi niekiedy rozwiązaniami graficznymi. No i jednym z elementów pracy była ankieta. Ankieta, która została zrobiona wśród rodziców i wśród dzieci w przedszkolu. No i wyniki, ja się spodziewałam, aczkolwiek no, niestety potwierdziły moje oczekiwania. Najmniej najmniej punktów uzyskały te stare wydania, bo szare, no bo jakieś takie niekolorowe te ilustracje, no a niestety najwięcej uzyskały te, które były takie da, z czystego Pantonu wzięte kolorki i no to coś o czym świadczy. Tutaj to jest pewien kłopot, dlatego że znaczna część produkcji książki dla dzieci wydawana jest poza wszelkim poziomem edytorskim, nie boję się tego powiedzieć. I dotyczy to zarówno rysunków, jak i poziomu redakcji, jak i poziomu no właściwie wszystkiego. Tak. To tak. Oprócz tego są w Polsce wydawnictwa, które wydają świetne książki dla dzieci. Naprawdę na bardzo wysokim poziomie, takie jak na przykład wydawnictwo Dwie Siostry, gdzie tam jest, to jest poziom, no, po, zresztą oni, one, znaczy wydawnictwo, to rzeczywiście są, są Dwie Siostry, one wygrywają konkursy, dostały pierwszą nagrodę w Bolonii na tym wielkim, wielkich targach książki dziecięcej, więc to, to o czymś świadczy. Natomiast ja myślę, że to jest też problem bardziej ogólny, że generalnie jest małe, powiedzmy mała świadomość pewnych kwestii dotyczących i sztuki, i spraw artystycznych, no i, no i co taki rodzic ma zrobić? No wybiera to, co jest według niego najlepsze dla dziecka, no kolorowe, ładne, takie, prawda, różowe, niebiesiutkie. To jest stosowane do wieku, w końcu. Tak się wydaje, tak. Prawda, że to takie tak. Powinno być. Więc, więc tutaj myślę, że to jest też kwestia przygotowania. Ja bym się jeszcze chciała odnieść do tego, tej kwestii tłumaczeń, dlatego że jako redaktor ja dostaję te tłumaczenia i muszę powiedzieć, że tu, choć zdarzają się chlubne wyjątki, jak najbardziej, ja przeważnie redaguję w większości. Książki o charakterze użytkowym, czy jakieś poradniki i tego typu. Rzadko mi się zdarza redagować literaturę piękną, choć też, mi, też miałam taką okazję. No i powiem tak, że jak dostaję tłumaczenie, które jest naprawdę dobre, takie, w którym ja nie muszę sprawdzać co drugie linijki i poprawiać tłumacza, który przecinki, na przykład, tak, a nie, no czasami, to, czasami o przecinkach nie mówimy, tak. Mówimy o takich sytuacjach, że na przykład łódź rybacka w jakiejś wiosce awansuje na trawler, więc, więc jak ja widzę, prawda, oczyma wyobraźni to jakieś molo rybackie drewniane, przy którym stoją trawlery, no to, no to jest w tej, tej skali. Natomiast rzeczywiście to jest kluczowe, wydaje mi się, jest to, co pan rektor powiedział na końcu. Czas. Czas. Tak. Wydawnictwa dzisiaj gonią się z czasem, ścigają się z czasem. I to są czasami przez zwykłego czytelnika kompletnie nieuzmysławiane sobie terminy. Termin targów książki i wiadomo, że książka musi być zamknięta do początku kwietnia. Bo potem już żadna drukarnia tej książki do druku nie weźmie, bo już wszystkie są zapchane, już nie wezmą. Drugi termin, początek jesień, połowa października. To jest termin, to, to raz, a dwa, to jest termin, kiedy wszystkie duże sieci robią gazetki świąteczne i przygotowują jakby zestaw książek, które wejdą przed świętami, czyli siłą rzeczy, wtedy, kiedy to jest najbardziej szansa do kupienia. I jeżeli wydawnictwo nie zdąży z na przykład okładką, a czasem nawet z książką gotową do tego 15 października, to ma z głowy. To ma z głowy, to mu w
puszczą do księgarni w styczniu, jak wiadomo, że nikt w styczniu nie kupuje książek. Znaczy przesadzam oczywiście, ale no, wiadomo o co chodzi. I ten ja tego pośpiechu doświadczam. Ja się zresztą przed nim bardzo bronię. No, ja pracuję jako redaktor już ponad 20 lat, więc no, nie, żebym tutaj się chwaliła, ale mam trochę już jakąś tam renomę w środowisku. Ja się bardzo bronię. Ja nie pozwalam sobie na to, żeby mi ktoś powiedział, że na przykład ja muszę i to, że to ma osłabić moją redakcję. No, ale ile osób jest takich, które powiedzą, no trudno. Bo na przykład zaczynają w branży, bo dostały. Poza tym mnie jest łatwiej ocenić. Ja czytam powiedzmy 10 stron i ja już widzę. A czy mnie to zajmie. Tak. Będzie piekło. Tak, arkusz obliczeniowy, czyli 22 strony, czy mnie to zajmie na przykład jedno przedpołudnie, czy mnie to zajmie dwa dni. No ale tu trzeba chyba jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, o tym. W zasadzie takiej odwiecznej walce jednak pomiędzy tłumaczem a redaktorem. To nie jest taka prosta sprawa. Jest właśnie słynna książeczka właśnie pani profesor Elżbiety Dabakowskiej, która jest anglistką i tłumaczką znakomitą. Między innymi właśnie Normana Davisa, wszystkich książek. I napisała książkę o przekładzie na przykładzie. Tak? I to był przekład właśnie tych historycznych książek, gdzie był redaktor, gdzie była osoba, która zajmowała się faktami, cały zespół. No, merytoryczne oczywiście. I ta książeczka opisu, zresztą mamy ją tu w bibliotece, warto na nią zobaczyć. I jest to książka, która opisuje cały ten proces i różne potknięcia, które się tam zdarzały, na przykład tłumaczenie Europy, wielkiego dzieła właśnie Davisa. Natomiast ta walka jakby ma różne swoje tutaj odcienie. Pierwsza sprawa to jest przede wszystkim to, że jednak nadal autorem tej książki powinien zostać oryginalny autor, prawda? I teraz jak to rozumiemy, to jest inny temat, prawda? Czy jakby przyswajamy to tak, żeby to było, wyglądało, jakby to napisał ktoś z Polski, prawda? Więc to jest zasadniczy problem, nawet właśnie w literaturze historycznej, że jednak. Więc tutaj z tych przykładów, które dałem, to widać, prawda, że jest ta walka, a czy dowolny, czy jednak temu przekładowi nie zdradzamy, prawda, bo tłumacz z natury rzeczy zdradza jednak i tworzy jakąś inną rzeczywistość. Więc ta przykładem takiej walki już jest taki symboliczny kot wspomniany, czarny kot wspomniany w tejże książeczce. Bo pani profesor powiedziała, że no dobrze, postaram się przechytrzyć tych redaktorów i wstawić na określoną stronę tej książki czarnego kota, którego nie było w oryginale, natomiast wstawić go w taki sposób, żeby wyglądało, że on tam należy. Tak. Więc czarny kot oczywiście przeszedł przez wszystkie sita i jest w końcowej. Oczywiście jest kilka takich cech książki, które są ważne, prawda? Mówimy o tłumaczeniu, mówimy o jej szacie graficznej, mówimy o tym środowisku, w którym i o przyzwyczajaniu dzieci, ale chciałbym spytać teraz o taki wybór indywidualny. Czy internet, pani Sylwio, pomaga w wyborze lektur? Przecież w księgarniach jest tego tyle. No. Pani mówi, pomagają nam czytelnicy. A pani? Bo blog ma pomagać. Tak? No dokładnie, taka jest ogólnie misja bloga i z tego, co orientuję się tak w środowisku blogosfery, to jednak blogi spełniają taką rolę. Zresztą, gdyby to nie było opłacalne dla wydawnictw, to raczej nie wierzę, że ktoś chciałby jako wolontariat, prawda, wysyłać komuś książkę do recenzji i do opinii. Ja sama, jeśli szukam po prostu lektury, żeby w odpowiednim czasie mi odpowiadała, że tak to określę, bo nie każdą książkę można czytać w danym momencie swojego życia, to szukam opinii na stronach i pytam znajomych, bo akurat tak się składa, że mam znajomych z całej Polski, którzy właśnie zajmują się recenzowaniem takich książek i mogę po prostu skonfrontować mój gust czytelniczy z ich. Ale na przykładzie mojego bloga też wiem, że
ludzie potrzebują takiej opinii i sprawdzenia, nie wyjawienia, o czym jest książka, tylko zwrócenia uwagi, czy styl jest naprawdę dobry, czy ta książka cokolwiek wnosi do życia, czy jest kolejną, prawda, którą się przeczyta, albo się jej nie przeczyta i odłoży i będzie tylko zalegać na półce. Co ma wnosić? To jeżeli to jest ta setna o wampirach, to może... Znaczy, wie pan, ja troszkę tutaj podyskutuję, bo można się śmiać, prawda, z książek młodzieżowych, nawet o wampirach, ale nie można też im odbierać pewnej wagi i pewnego wydźwięku, bo nawet książki młodzieżowe coś do życia takiego człowieka wnoszą. W każdej książce pojawia się wątek bohatera, albo miłości, albo braterstwa, czy też pomagania bliźnim, i kategoryzując książkę nawet popularny Zmierzch, prawda, który nie jest literaturą wysokich lotów i nie ma, prawda, się co tutaj dziwić, że jest ona jakoś uznawana za literaturę niszową pod względem stylu, to jednak chyba nikt nie zaprzeczy, że ona mówi o pewnym rodzaju poświęcenia i o tych wartościach, które młodzież powinna, prawda, przyswajać, więc to literatura zawsze daje czytelnikowi możliwość wyniesienia czegoś dobrego od niej i to zależy tylko i wyłącznie od... Wracamy do tego, bo ma uczyć. A dlaczego nie? Jeżeli ktoś przeczyta Zmierzch, a potem sięgnie po coś innego, to niech on przeczyta. Ja nie mam nic przeciw... To mówiłeś, prawda? Tak. Nieważne, niech czyta Harlekiny, bo potem może zacznie czytać co innego. I tak dokładnie jest. Mój syn opowiada, że zachęca kolegów z większym, mniejszym skutkiem, ale tamci mniej, dwie książki rocznie, prawda? Ale przedtem było zero. Ale pani pisząc o tym blogu, pani jakby zachęca, proszę przeczytać to, bo warto, tak? Raczej chyba ja przeczytałem i mi się podobało. Tak, to raczej nie działa w ten sposób, to jest po prostu... Tak, filmy czasem są recenzje, proszę tak, iść warto. To jest już temat do innej dyskusji, tak, bo to się dzieli na youtuberów, booktuberów i różnego tego typu odłamy, o tym też można by było dużo porozmawiać. Ogólnie blogi recenzenckie są przede wszystkim hobby i trzeba o tym pamiętać. Drugą kwestią jest, że to jest moja subiektywna ocena i jeśli ja krytykuję książkę, a nie zdarza mi się to raz czy dwa, bo po prostu jest mój gust i coś mi się nie podobało, to ja o tym mówię, ale równocześnie nie określam książki jako totalne dno, jak niektórzy potrafią. Tak, nie uprawia pani hejtu, prawda? Tak, ponieważ wiem, że powiedzmy, ja mogę przeczytać książkę o wampirach, jeśli już się posłużymy motywem wampirów, a pan nie. Mnie się ona spodoba, a pan... Ja może jeszcze nie odkryłem tego. Ale chciałam to właśnie... Wartości dodane. Więc to jest zawsze subiektywna opinia. A jako tak, jeśli mogę określić środowisko blogerskie, to ono bardzo walczy z taką skłonnością do reklamy bardziej wydawniczej niż opinii, bo tutaj jest właśnie bardzo cienka granica, którą zdarza się niektórym przekraczać i przeważnie jest to bardzo mocno krytykowane, kiedy dociera informacja, że wydawnictwo zapłaciło za, prawda, niby w ramach bonu, w ramach jakiegoś, prawda, jakichś plusów za dobrą... Lokowanie produktu. Tak, lokowanie produktu. I występują takie recenzje, one mogą się pojawić, tylko muszą mieć odpowiednie oznaczenie, że zostały, zostały po prostu na zlecenie napisane, tak jak często to bywa w gazetach, bo na przykład w gazetach też pojawiają się recenzje, artykuły sponsorowane. Artykuły sponsorowane. No zresztą to jakby nawiązując do tego, to jeszcze z czasów, kiedy pracowałam na stałe, znaczy na etacie w wydawnictwie, w tej chwili jestem freelancerem, jak to tak z angielska, jako redaktor. No to pamiętam taką, do dziś pamiętam taką sytuację, kiedy no bardzo porządna, bardzo poważna gazeta, opinii, tygodnik, jednoznacznie nam dano do zrozumienia jako wydawnictwu, że oni z przyjemnością umieszczą recenzję, tu kolega może potwierdzić, z przyjemnością umieszczą recenzję o naszej książce, jak my umieścimy reklamę. Więc powiedziałam to ja dziękuję i odłożyłam słuchawkę. No bo
Tak, jest to bolesne. Nawet dla czytelnika jest to bolesne, bo dostrzegam takie jednak lata praktyki, więc ja natychmiast widzę takie, które na szczęście niektórzy zaznaczą przypadkiem, że egzemplarz recenzencki, to człowiek już światełko się może zapalić, jeżeli ktoś daje 10 na 10, to niemożliwe, no bo 10 na 10 to jest arcydzieło, prawda? No, ile ktoś w życiu przeczytał arcydzieło literatury i jeżeli to jest coś i tam jest, tutaj ktoś daje 10 na 10, a następne głosy o tej książce 4, 5, 6, no to światełko od razu musi się zapalić, prawda, że coś tu nie gra. Ale no, jeżeli jest takich recenzji więcej i wszyscy są opłaceni, i no to ileś tam osób kupi tę książkę. No, dla wydawnictwa jest to biznes, bo powiedzmy, że na początku oni dostają egzemplarze promocyjne przed prawdziwą promocją książki. Tak się zdarza, że no, mogą mieć tydzień czy dwa szybciej. Czytają, publikują i jeżeli w całej sieci widzimy tylko 5 arcydzieło literatury, no to może zachęcić, ale chwilę później to jest wodospad już i dlatego byłbym właśnie przeciwny nieoznaczaniu kawa na ławę, że to nie jest takie arcydzieło, tylko prawdziwa, własna recenzja właśnie, jest cenniejsza tak, niż... Chciałam właśnie zaznaczyć, tak, że mniej więcej pewnie około 70% recenzji, jakie pojawiają się w internecie, w środowisku takim właśnie na blogach, czy nawet na portalach typu Lubimy Czytać, to one są związane z egzemplarzem recenzenckim, który przyszedł, więc tutaj nie można określać, że jeśli się widzi słowa egzemplarz recenzencki, to już się ma pewne, prawda, powody do zgody. Tylko wtedy, kiedy 10 na 10. Oceniając książki, prawda, nie oceniamy literatury typu młodzieżowej w kontekście całej literatury, jaka jest na świecie, tylko oceniamy ją w obrębie tego, co do tej pory przeczytaliśmy. I tak, też trzeba to uwzględnić, tak? Więc istnieje taka możliwość, że ktoś zaczął czytać New Adult, na przykład, które niedawno takie nowe pojęcie wystąpiło do określenia. Bardzo poczytne. I może się tak zdarzyć, że przeczytał 5 książek, które były średnie i przeczytał tę, która po prostu jedną, która go totalnie rozwaliła emocjonalnie, że tak to określę, i przyznał jej to 10 punktów i to wcale nie musi chodzić o promocję po prostu tytułu. Słuchajcie, rzeczywiście no, rzemiosło recenzenckie jest trudne i skoro się zgadzamy na to, że książka nie ma jednego odczytania, prawda, czyli jednego prawidłowego, zgadzamy się także na wielość tych ocen. Na koniec chciałbym was prosić o to, żebyście powiedzieli, co warto. Chciałbym zachęcić ludzi czytających, żeby, mówiąc o przyszłości książki, o teraźniejszości i przyszłości, polecili jedną książkę, którą warto. Panie Władysławie, jedna książka, którą uważam, że warto przeczytać. Tak, chociażby na teraz, na wakacyjny czas jeszcze. No ja mogę powiedzieć, że to jest, pan mnie tu zaskoczył, więc do końca chyba może nie ograniczyć nowy, bo tak to będziemy, sięgniemy do starych, do klasyki, prawda? Więc może utrudnijmy sobie samym zadanie i zaproponujmy coś, co jest w miarę nowe. No ja mogę, znaczy mogę o takie rzeczy powiedzieć, nie jest jeszcze tłumaczona na język polski. To jest rzecz, która mnie, jak to pani mówię, rozwaliła emocjonalnie. Bardzo dobre określenie. Emocjonalnie. To jest książka estońska, tłumaczona na język angielski, potem o człowieku, który mówił językiem wężów. Man who spoke snakish. No jest to zupełnie kompletnie nowy świat, zanurzony w takiej trochę skandynawskiej literaturze. Opowiada o tym, jak to cywilizacja lasu walczy z cywilizacją wsi. I to jest, las to jest ten, to jest to dobro, tak? Gdzie wszyscy jedzą mięso, porozumiewają się z wężami i ze zwierzętami przy pomocą dziwnych takich syków.
Natomiast powoli ta cywilizacja odpływa w stronę wsi, czyli w stronę tej, co nazywamy dzisiaj kulturą, gdzie jest chrześcijaństwo, tak? Gdzie, gdzie są mnisi, gdzie są rycerze. I następuje walka pomiędzy tymi cywilizacjami. No jest tam niesamowite rzeczy się dzieją i podobno, podobno jest to zabawne. Natomiast... Pan jako ekspert jest to, do wcipu i humoru jest to, mówi, że jest to podobno. Jest to dla mnie niezwykłe z tego powodu, że po prostu ilość tam walk pomiędzy tymi cywilizacjami, jakichś cudacznych sytuacji powoduje, że jest to niezwykle dziwna książka. I no, dla mnie zabawna ona nie była, tak? Natomiast była niezmiernie ciekawa, prawda? Bo zacząłem w pewnym momencie rozumieć jakby punkt wyjścia kulturowy, prawda? Tak, no, także polecam, jeszcze po angielsku to jest niezwykła rzecz. Podobno w Estonii każdą tę książkę przeczytał. Pojawi się też i u nas. Pani teraz. Ostatnio czytałam Michała Olszańskiego, dlatego że był niedawno w bibliotece jego reportaża, niektóre bardzo mnie ujęły. Dlatego, że on wędruje z gazety, związany z Gazetą Wyborczą też. Mamy dużo, dużo pisarzy w bibliotece, zawsze jak przyjeżdżają, to zawsze coś tam kupuję przy okazji. To samo z dziećmi jeszcze dodam. Mnóstwo spotkań autorskich dla dzieci, zanim polecę książkę. I ci autorzy mnie pytają tak, czy społeczeństwo krosne jest takie bogate. Jak przychodzi 30 dzieciaków, 25 kupuje książkę. My sprowadzamy z wydawnictwa, mają 10 zł taniej niż w księgarni na dole, bo mam już takie kontakty. Dla dzieci dalej to jest wartość, że a z autorem porozmawiają i podpiszę. No więc Michał Olszański, reportaże. Ale proszę Państwa, nie wiem, czy Pan czytał, skoro Pan taki pożeracz, w cudzysłowie, książek w pozytywnym znaczeniu. Rok temu czytałam Sagę Norweską. To jest 3-4 tomy. Czytał Pan? Jeszcze nie. Dziennikarka nasza polska, mieszkająca 10 lat w Norwegii, ja teraz uciekło mi nazwisko z głowy, napisała o początkach państwa norweskiego, kształtowaniu się społeczeństwa norweskiego. Tam zostało wydane, w Polsce też. Więc ta książka mnie rozwaliła, proszę pana. No, nigdy nie gustowałam, właśnie, nigdy nie gustowałam, chociaż mam przyjaciółkę w Norwegii, w Szwecji, często tam jestem i stale coś odkrywam, a tu początki. Więc ja im tam polecałam tę książkę, warto. Wróciła do Polski na stałe z mężem, spróbowała ten wątek historyczny wpleść w taką beletrystykę. Bo to jest pani tak. Mówi o pani Helezińskiej. O. Pani mi ukradła moją polecenie. No fatalnie. No ja teraz wymyślę. Ale proszę posłuchać. Więc śledziłam, co pani. Doskonałe. Niestety nie powiem tego, że ta historia Polski wcale mnie nie pociągnęła w jej wydaniu. O, bo saga wikińska jest lepsza. Zdecydowanie tak. Dla mnie. To się płynie. Saga Sigurd, płynie się. Ja jestem Hardred. Tak, prawda? Tak. Pasja według Einara i trzy młode pieśni. I to jest Państwo, trzy plus, tak, czyli tak. Trylogia jakby plus cztery, plus ten czwarty tom, który tak, jest o dzieciach. Tak. I jadąc kiedyś pociągiem, specjalnie wybrałam się. Z Krakowa do Gdańska wjechałam, nie wybrałam innego środka, po to, żeby usiąść i to czytać. Więc dla mnie to była poezja, a poezją określam coś, co jest takim stanem ducha i umysłu, że jestem super człowiekowi i chcę tam zostać. No i jest cała masa fajnych książek. No, każdy powinien trafić na swoją, nie? Cała masa. Ja rzeczywiście, tak jak mówię, że jeszcze nie przeczytałem, ale już mam kupioną za poradą. Tak. Jeszcze, no, płynie się. Czyta się jednocześnie tak. Różne książki. Ja osobiście z nowych, powiedzmy, jestem w trakcie grubej dosyć pozycji Zdarzyło się, która opowiada, co wydarzyło się w historii któregoś tam dnia, czyli dzisiaj mamy 20 sierpnia, to co wydarzyło się 20 sierpnia któregoś tam roku. Są to krótkie rozdzieliki, ale mimo wszystko cały rok to obejmuje. Tak? Tylko taka data i Nie, kilka, to cała historia, że coś tam, kilkanaście stron, kilkanaście stron o każdym dniu. I ta książka ma taki minus, że każdy rozdział ucina tak na przykład
to nie był dla niego dobry dzień, zawiśnie jeszcze tego samego popołudnia. Na przykład to ucina tą historię, chociaż poznajemy jego losy albo nie poznajemy, to będzie dla niego ciężki dzień na przykład, ale to zachęca, żeby każdy ten dzień przeczytać coś więcej. I to jest, ta jedna książka jest takim, taką fontanną, fontanną zachęty do przeczytania mnóstwa innych pozycji, które, jak tam jest no, o ślubie na przykład Jadwigi z Jagiełłą, no, każda data coś szczególnego, coś, co się wydarzyło. I sięga się po wszystko dookoła. I tak naprawdę to człowiek wypisuje. Musi jeszcze coś poczytać o tym, musi dowiedzieć się więcej. Jest to ogromny taki, może nie uderzenie emocji, ale jednak zachęta do jeszcze pogłębienia wiedzy o tym wydarzeniu, bo nagle się okazuje, że człowiek coś o tym czytał, coś o tym wie, ale patrzy z drugiej strony i to często są... Tam na przykład były taki dzień, tam pod początek maja, samobójstwo Hitlera, to mam w głowie mi nawet utkwiło, że czytałem to już w czterech różnych książkach i każda z tych książek troszeczkę z innej strony podaje te informacje, inaczej sytuacja jest opisana. Nie, że któraś kłamie, nie, że któraś się myli, tylko różne osoby były pytane, różne spojrzenia na daną sprawę, a tutaj dodatkowo ta książka jest też taką kompilacją różnych spojrzeń. Ciekawe. Ale jeszcze mogę wejść słowo, pan mówił, że pan kilka książek jednocześnie czyta? Tak. Da się, że osób tak robi. Da się, dlatego, że mam pięć. Jednocześnie i to jako... Znaczy teraz mówię popołudnie... Dlaczego? Dlaczego tak to zdarzyło się? Ja czytam dzisiaj o tym dzisiejszym dniu i dlatego czytam ją cały rok. Kupiłem już ze dwa lata temu, bo ona chyba wtedy wyszła. Zauważyłem, że inni ludzie pod koniec roku mówili, że tak, czytałem każdego dnia jeden rozdział. I myślałem, że to jest doskonały pomysł. I tak zacząłem robić od początku roku. I dlatego jestem dzisiaj tam na tym 20 sierpnia, a inne książki czytam obok. No obok jakby. Tutaj jest tylko jeden rozdział i to się połyka. A odkładam na jutro. A inne, no to mam takie, znaczy tam jednocześnie o kabarecie starszych panów, tam staram się oglądać odcinek kabaretu i wtedy czytać rozdział o tym i to też troszeczkę mi przedłuża. No a inne to już powiedzmy takie bardziej rozrywkowe, właśnie New Adult czy Young Adult. Tak? Czyli fajna przygoda z książką, prawda? Tak jest. Jeśli miałabym polecić jakąś książkę czytelnikom już zdecydowanym, którzy lubią po prostu czytać książki, to zwróciłabym ich uwagę na książkę Światło, którego nie widać. Naprawdę według mnie bardzo dobra pozycja, może troszkę przerażać grubość, bo jednak nie jest to tam 200 stron, ale tak jak tu pan już zauważył, czasami grube książki są jeszcze, prawda? Super. Tutaj te emocje są. Tak, tutaj jest ta długa historia, prawda, i nic nie jest potraktowane po macoszemu, tak jak często bywa w krótszych pozycjach. Ale jednak, jeśli ktoś do tej pory nie był zdecydowany i twierdzi, że nie lubi książek, co według mnie to jest po prostu kwestia, że faktycznie nie trafił na swoją. Bo czytanie książek jest praktycznie podobne do słuchania muzyki czy oglądania filmu, po prostu trzeba się w odpowiednią historię wciągnąć, wgryźć i się jakoś płynie z jednej książki do drugiej, tak już tak się zaczyna i tak się kończy, że tak powiem. To jednak polecałabym wybrać jakąś na początku krótką historię, lekką, która nie przerazi i nie odtrąci od razu, że się ktoś, prawda, stwierdził, że nie, on nie ma czasu, on jest zapracowany i na pewno przez to nie przebrnie, więc wtedy jest masa takich książek literatury popularnej, tak zwanych zapychaczy czasu. Wtedy to na naprawdę początek. Wystarczy wziąć pierwszą z brzegu i na pewno się spodoba. Tak, no to ja mnie zostało zaciągnę. Ale ja będę kontynuować, bo chyba pozwolę sobie w takim razie polecić dwie, bo będzie ta sama autorka,
Ja się tutaj zgodzę z panią, że ta saga polska, czyli Korona Śniegu i Krwi, Niewidzialna Korona i ta ostatnia część, która jeszcze nie, której jeszcze nie ma, która powstaje, że ona może budzić kontrowersje. Ona może się, mogą być, może być odbiór taki różny. Natomiast mam bardzo dobry przykład domowy, ponieważ moja mama przeczytała właśnie tą Koronę Śniegu i Krwi i właśnie nie była zachwycona. Dokładnie ta sama opinia padła, że no saga skandynawska to było to, a tu no nie do końca. Ale przez ostatnie chyba dwa tygodnie słuchała sobie audiobooka, bardzo dobrze przeczytanego z tej Korony Śniegu i Krwi i stwierdziła, że o, teraz to jej się ta książka podoba. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że bardzo się udała pani Herezińskiej jej ostatnia książka, czyli Harda. Ta o Sygrydzie, więc ma swój styl, jest to doskonałe. Natomiast w takim układzie ja bym chciała polecić książkę litewskiej autorki, też historyczną. Zresztą wydaje mi się, że przeżywamy renesans powieści historycznej i to na poziomie tej powieści historycznej. Kristina Zabałskajte, ale tu nie zagwarantuję, natomiast tytuł jest na pewno Silva Rerum. I jest to doskonała powieść, świetna, z doskonale prowadzoną narracją, praktycznie prawie bez dialogów, natomiast tak świetnie pokazująca, to z kolei mamy Litwę, taki XVII wiek, więc najrozmaitsze wydarzenia, wojny, ale też różne ciekawe historie, w bardzo ciekawy, świetny styl, bardzo dobrze przetłumaczona. Też bardzo dobrze przetłumaczona i jest, są następne tomy, tylko jeszcze niestety nie zostały przetłumaczone, więc także tu jest ból. A ja jeszcze chciałam tak już zamykając, tak słuchając tutaj też Państwa, pomyślałam sobie, że fantastycznie tu wychodzi jedna rzecz, że no, mówimy o lekturze takiej linearnej i o literaturze takiej związanej z hipertekstem, no, że my wchodzimy jakby w głąb, idziemy za następnymi jakimiś wątkami. I czasami mówi się tak, że no tak, książka to jest ta lektura taka linearna, no a internet to jest ta literatura hipertekstowa. No ja chciałam zauważyć, że myśmy właśnie tu udowodnili tą dyskusją, że książka jest absolutnie literaturą hipertekstową na każdym poziomie, ponieważ tutaj Maciek mówił o tym, że jedna wiadomość pociąga następną. Jeśli nie ma jednego odczytania, to my zawsze możemy wejść jeszcze głębiej w tą lekturę. Jeżeli od jednej książki idziemy do drugiej, będąc pociągniętymi, czy to autorką, czy to tematem, czy to wątkami, to też w jakimś sensie idziemy, można powiedzieć, w poprzek. I to jest dowód na to, że książka wspaniale się odnajduje w każdych czasach i to jest, i że tutaj należy, myślę, że potwierdzić to, co Jean-Claude Carrière i Umberto Eco powiedzieli, nie myśl, że książki znikną. Ale jeszcze nie wspomnieliśmy o poezji w ogóle, czy ktoś czyta jeszcze poezję? Oczywiście. Czytają Państwo? Tak. Pan też czyta? Oczywiście. Tak, poezji się nie czyta, poezji się studiuje, jak ja zawsze mówię. Nie połyka się. Tak. Studiują ludzie poezję, odczuwa. Wspomnieć należy o spotkaniach poetyckich. Tak. W mojej bibliotece, jak są uznani poeci, potem jak przyjeżdża Tokarczuk, Grochola, Stasiuk, to wiadomo, że jest tyle, ile się zmieści nas. Ale jak są poeci znakomici, to przychodzi 100 osób, załóżmy na tamtych, 250 w ogóle się zmieści. Ale te 100 osób przyjeżdżają z Rzeszowa, z Bieszczadów, dookoła, prawda, bo kalendarz jest na cały rok. Czy zwykłe spotkania nawet z takimi regionalnymi poetami? Mamy to środowisko dobre, pani tak, wie. Oczywiście. I zawsze grono sympatyków się spotyka i nie kończą się dyskusje, moi państwo. 19 wieczór, jak chcę zamykać bibliotekę, to przenosimy się do knajpy gdzieś, gdzie autor śpi. I dyskutuję, proszę mi wierzyć, nie jest tak. Poezja jest była, jest i będzie. Bardzo wysoko. Dobrze wierzyć, dobrze to.
wyartykułować. Właśnie, może Państwo by chcieli się włączyć. Nie tylko teraz oklaski wyrazić. Nie, ale kilka tytułów moglibyśmy też polecić. O, właśnie, bardzo prosimy. Ja ostatnio czytałem, może książkę nie tak najnowszą, ale istotną uważam tytuł Wanna z kolumnadą Filipa Szpeingera na temat przestrzeni, w której żyjemy. Coś niesamowitego. No czytałem też Aleje Przydrożne, bo jestem ochroniarzem przyrody, więc bardzo mi na sercu leży wycinanie alei w Polsce. O tak, to faktycznie. Jest to taka literatura i dobra, i smutna. I smutna chyba, smutna, prawda? Niestety. Natomiast dużo historii czytam. Dzieje Polski Andrzeja Nowaka. No, mnóstwo ludzi, że się wtrąca. Co do Herezińskiej, no to tylko Legion. O tak, Legion doskonały. Ale tak, chyba sięgnę po kolejne. Bo... Tak, Legion jest też doskonały. Bardzo dobra jest też ta jej książka, która jest poświęcona wydarzeniom po powstaniu listopadowym. O, uciekło mi teraz tytuł. Zaraz przypomnę. Ważne nazwisko. Ale w każdym razie też wydarzenia rozgrywają się po powstaniu listopadowym. I są włączone postaci historyczne, które rzeczywiście żyły, funkcjonowały, brały udział. No fantastycznie, taka szpiegowsko trochę polityczna. Świetna, świetna. I ostatnio przeczytałem, sięgnąłem po Jacka Komudę, Hubal. My jesteśmy z Kielc, więc Hubal jest taką postacią związaną z Górami Świętokrzyskimi. Ale mam pewne obiekcje. Książka jest bardzo atrakcyjna. Ale nie wiem, czy powinienem powiedzieć, że dobra, bo zawiera wątki fikcyjne. Myślę, że tak ze 20 lat temu to nie obyłoby się bez nawet spraw sądowych. Aż tak, ale teraz Kubalczyków już nie ma, więc... No. Nie, ale ten problem jest, o tym nie wspomnieliśmy, ale to jest sprawa tutaj kluczowa, prawda? Książek, już nie będę mówić o różnych tytułach, które ostatnio w jakichś dyskusjach, prawda, czy to jest książka, przekazuje prawdę, czy nie przekazuje, przecież nie ma. To znaczy generalnie Jacek Komuda przekazuje istotnych rzeczy, trzyma się historii w istocie, natomiast wplata pewne fikcyjne wątki, które no niektórych mogą razić, bo... No, ale też prawo pisarza. Tak, no, ale możemy mieć. Tak, a cały urok właśnie na tym, że możemy mieć różne zdanie na temat książki, więc to jest też, to są też wartości ogromne, prawda? Że tutaj można dyskutować. Bardzo proszę, jeśli mogę podziękować Państwu serdecznie. No, wszystkimi zmysłami chłonęłam tutaj dyskusję, obserwując, słuchając, podziwiając. Ponieważ jestem nauczycielką geografii w Kielcach, to próbowałam tu znaleźć odpowiedź na pytanie, jak to się dzieje, że młodzież czyta, a nie umie mówić. Czytają i dlatego te e-booki i ten nowy kierunek, który idzie, przypuszczam, że tutaj jest problem, że jednak to, co czytamy, ten właśnie druk, ta magia kartki, to, że oni wiedzą i nie mogą tego przekazać. I tutaj troszkę stawiam sobie zapytania, czy to nie będzie w przyszłości taki mały problem, że jednak nie będzie książki, tylko będą obrazkowo trzeba robić jedno i drugie. W tej chwili startujemy, czyli tą komunikację językową, taki kierunek nowy. Trzeba ludzi uczyć mówić i komunikować, prawda? A tego szkoła tego nie robi. Prawda? Nie ma debat. W szkole ma pani debaty. Wielką ciekawość, takiej działalności, jaką Państwo, to jesteśmy tutaj na wakacjach. A w Kielcach jest też świetnie, bo ja znam biblioteka Gombrowicza. Tak, przyszliśmy do Państwa. Jeszcze jeśli można pociągnąć dyskusję, to sprawa książki tradycyjnej i e-booka. Ja uważam książkę za coś takiego, taki byt szczególny, który się kocha. I ja to prawie jak kobietę traktuję, bo ja z nią śpię, wącham, prawda, gładzę. I to, tu jest e-booka, ja nie będę, prawda, przytulał i wąchał. Ty już masz siwe włosy. Nie, no jestem może staroświecki, ale książka oprócz przekazywania informacji to jest książką, jest takim
szczególnym bytem, tak, tak, który pachnie, ma styl, który ma nawet stara książka inaczej smakuje, nowa inaczej, inaczej pachnie, inaczej się ogładzi. Czasem jakąś notatkę można gdzieś tam to jest, znaleźć. To jest taka może fizyczność, ale ta fizyczność tak, połączona z przygodą intelektualną to jest pełnia. Oczywiście. Pełnia odczuć. Trzeba zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o statystyki w zakupie książek, to jednak w dużej mierze przewyższają książki papierowe, które zostały kupione w stosunku do e-booku. Jaka to miara, jak tak mało kupujemy, bo nas nie stać. Książki są drogie, są Ale jeśli jak już ktoś wybiera, to chętniej bardziej ta chęć posiadania swojego egzemplarza, który stanie na tej półce, jednak zwycięża z wersją, którą się tam wrzuci. Tutaj bym się nie zgodził z tym, jako powiedzmy wieloksiążkowy czytelnik, to jednak e-booki mają swoje plusy. Oczywiście. Pomimo tego, że jest o wiele mniejsza, to dlatego, że jest mało czytników w stosunku do potencjalnych czytelników książek papierowych. I trzeba też zwrócić uwagę na to, że w czytniku zmieści się wiadomo dużo więcej książek niż każdy, prawda, wydrukowany egzemplarz. No ale dam typowy przykład, już nie mówię nawet o książkach pani Herezińskiej, ale ja za te 4 tomy tej trylogii dam 50 zł za 4. To pana oprzątka? Nie, za e-booki. I ja wiem, uwielbiam trzymać książki i tak dalej, ale niestety nie mam półek, miejsca. Dom się skończył. Mnie się też już dom skończył. Już się piwnica skończyła. I ja też uwielbiam ten dotyk i tak dalej. Muszę przyznać osobiście. No dlatego u mnie już się dom skończył, ja już nie mam. U mnie pokoje tak wyglądają. Ma się lepszą pamięć, jestem wzrokowcem, więc. Jeżeli czytam książkę papierową, a wciąż to robię oczywiście, to ja pamiętam, że to było po prawej stronie. E-book ma tylko tą jedną stronę. I to może rzeczywiście, muszę przyznać, może utrudnić pamiętanie, bo jako wzrokowiec człowiek pamięta, że to było w tamtym rozdziale i tak dalej. Tutaj taka bez fizyczności forma tej książki może troszeczkę przeszkodzić. Ale inne plusy e-booków przeważają. Przeważają. A mogę coś powiedzieć? Moi Państwo, ja tu mogę do rana. Ale tam na mnie czeka dziecko, wnuczka, które jest pozbawiona rodziców, a ja jestem Dziękujemy, proszę przyjąć od nas wyrazy podziękowania, uznania. Także bardzo dziękuję. Zapraszam. Wyłania się z naszej rozmowy raczej pozytywny obraz i teraźniejszości. Okazuje się, że wcale nie jest tak dramatycznie z czytelnictwem. A także i przyszłości. No, książka jest wynalazkiem, który i w swojej fizycznej, i w tej wirtualnej formie staje się, że nie chyli się ku upadkowi, a w każdym razie nie szybkiemu. Daje radę. Daje radę. Dziękujemy gościom. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję.